Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak sformatować kartę pamięci SD w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę, a teraz zaczynamy. A więc, aby sformatować kartę pamięci w telefonie, przede wszystkim musimy wejść w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy zakładki pamięć i klikamy w nią. No i na górze mamy tutaj pamięć podzieloną na dwie zakładki, pamięć wewnętrzną, jak widzicie, i zakładka karta pamięci SD. Klikamy właśnie w tą drugą zakładkę. Następnie na dole po prawej stronie mamy tutaj przycisk formatuj, klikamy w ten przycisk. No i tutaj mamy jeszcze krótkie ostrzeżenie, że formatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych, które zawiera karta SD. No i system nam tutaj podpowiada rozważenie wykonania kopii zapasowej. Więc jeżeli dane mamy na karcie już zabezpieczone, to teraz wystarczy kliknąć przycisk na dole wykasuj i sformatuj. No i wszystkie dane na karcie zostaną wyczyszczone, skasowane, no i karta zostanie sformatowana. Więc ten proces potrwa dosłownie kilka sekund i w ten sposób możecie sformatować kartę pamięci w telefonie. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!